Ważyłem się, nie ważę tak dużo. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku wychodzę naprzeciw komentarzom. Krzysiek, pokaż rozsadę pływającą. Powiem szczerze, nie było do tej pory się czym chwalić, no bo to tak wygląda, że to coś jest nie tak z tą rozsadą. Właśnie jest taka pogoda. No deszcz zaczął padać, dzisiaj nadają cały dzień deszcze. Mogę tu wejść? O, jest kierownik tutaj z nami? No, patrz, mnie się nie dał złapać. O, chciał się. A, siusiku, no rozumiem, no. I wracam teraz do tej rozsady. No rozsada jest marna, nie wiem, bym powiedział, że gnijąca. Patrzę na to wszystko, to mi się niedobrze robi, wiecie co? Ja próbowałem patrzeć. Takie bagno, to wyciągnięte są, normalnie bagno. Co dzisiaj robię? Nasadzam to bagno, bo tak, widzę jakieś choroby. Nie wiem, czy to jest choroba grzybowa, bo na przykład patrz, a zobacz, patrz. To jest kwestia, że... Nasionko pękło i wyrosło, puściło korzonek i do jakiejś takiej fazy czterech listków, czyli fazy krzyżyka. Nie ruszaj, no i coś się, nie ruszaj. Ja ci to położę, to bacz, no. To. Ci odwrócę jeszcze o tak, o, takie się coś robi. I tak, moi drodzy, no nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem. Wczoraj dzwoniłem do agronoma z Uniwersalu, no to powiedział, że nie ma czasu. Znaczy nie powiedział, że nie ma czasu, że... Mówiłem, że dzwoniłem też do Łukowej, że ktoś ma się tu zjawić i obaczyć, no ale co się okazało, kurczę, instruktor z Uniwersalu był w sąsiedniej wiosce, no i to tak jest, no bo tak wychodzi, jak już nie kupiłeś paletek u nich, to teraz się gdzie indziej idź teraz szukaj pomocy, no. No i patrz, o zobacz, patrz, i co tu się z tym robi, zobacz, już jest w sumie siódmy listek robi się, no i patrz, o, no. No i wszyscy tacy chcący wiedzieć, jaka ta rozsada, to wszystko kurwa gnije, wiecie co, wszystko gnije, tak patrzę na to wszystko, to mi się normalnie niedobrze, jak to zaraz wezmę widły, te dziury porobię tam, wypuszczę tę wodę, będę miał święty spokój, naprawdę, święty spokój, no. Powiem tak, to zaraz przejdziemy do tradycyjnego rozsadnika, zobaczcie, bo to teraz ja robię taki przeszczep, jak się robi przeszczep włosów, prawda, ja tam wybieram tradycyjnego rozsadnika. Zaraz przejdziemy tam, patrz, o, i tutaj, o, widać, ta ziemia jest ładna, korzeń jest też naprawdę. Zobacz, jakie to jest zdrowe roślinki są. Tak o z góry zobacz, o, patrz, jaka to zdrowa roślinka. Mniej więcej taka jest, tak różne są. I tak nie wiem, co tu się dzieje, no nie wiem, tu wszyscy... Powiem tak, nie ma gdzie się tak człowiek doradzić, jak to się mówi, ja widzę, to trzeba będzie się uczyć po błędach. Chyba na drugi rok też całego nie będzie. Trzeba będzie się to nauczyć dopiero i dopiero sadzić, bo to mnie nie stać po prostu na takie ubytki, na takie ryzyko, żeby mieć, nie mieć. Słuchajcie, ja się z tego, ja do Niemiec nie pojadę, no. Zarabię się, jak to część rolników robi. Ja już nie mam zdrowia jechać do Niemiec, no. Także powiem szczerze, że nawet tam nie chcę po domach chodzić i patrzeć, bo to wiecie, to u nas są takie zabobony, kurde, zaraz powiesz, że weszłeś do kogoś, do namiotu i szczęście zabrałeś, wiecie. No zapraszał mnie jeden, to jeden mnie zapraszał, no. No jak w Turcji na tym, tylko brakuje mi jeszcze maseczki i cyk, cyk, no i gość będzie zadowolony, wszystkie włosy będzie miał. No i taka to robota i widzicie, i to pokaż rozsadę, bo to nie ma się czym chwalić po prostu. A słuchaj, patrzyłeś, sprawdzałeś i mamy aparaturę, ludzie nie mają aparatury, im rośnie. Ale wiecie co, ja wiem już przez co. Gucio nam zdech, wiecie? Po tygodniu czasu kruplówkowania go, podtrzymywania go trochę na kocim życiu, no to fiknął nam. Nie wiem, jakaś zaraza się czepiła kota w ciągu tygodnia czasu i nie ma. No. Gruszka też niewyraźnie. Jeszcze te rudy, jeszcze takiej dobrej kondycji. Nie wiem, co to się zrobiło. No i wiecie, no i kot daje to nieszczęście i takie kurwa 7 lat będzie nieszczęścia, no. Będę się kurczę męczył teraz. Gucia z nami nie ma. Gucia już więcej nie będzie. No patrz, no widzisz, następny jakiś taki, patrz, no nie mogę, no ja już normalnie nie mogę, patrz, wyciągam takie zabolaki i tak się zastanawiam, czy to w ogóle wziąć, wypuścić tę wodę, święty spokój mieć i kupić wywrotkę piasku, nasypać tu piasku. Powiem tak, że tutaj się fajnie tego, no był krzako, zobaczcie, i ginie, no nie wiem, czy ten jedni prawikur podlewają po wierzchu, drugi prawikurem dolewają do wody, nie wiem, szczerze już. Powiem szczerze, ja wiedziałem, nie, wiedziałem, że tak coś będzie, no. A jeszcze jak mi kot zdech, to także już, no. Słuchaj, wszyscy też mają pecha duże, no to ja nie wiem, czy to jest aż takie ważne. Tunel był odkażony? No nie był odkażony. No co, może od tunelu to zależy. Multiplaty nowe, no czy to może odkażenie, no to chyba są środki jakieś, nie wiem, kurde, radźcie coś, ratujcie człowieka w potrzebie. Dobra, kurde, idę po przeszczep. Pokażę wam, jak to robi przeszczep się. Nie wiadomo właśnie, czy to się przyjmie. Powiem tak,
takie pobieranie rozsady z tradycyjnego rozsadnika też jest dobre, bo tam ja pobieram tam, gdzie jest gęsto. Też jak jest gęsta, to ona jest słaba. To tak samo wiecie jak z jabłkami, ale dobra, idziemy, zobaczymy. Tak to wygląda w tym moim tradycyjnym rozsadniku. Tu jakoś tak by rzadko zeszło, nie wiem dlaczego. Może, że chłodniej, ale może, no trudno mi powiedzieć. Tu troszkę jest lepiej, boki mi się ładnie posiały, jak nigdy. No i tak tutaj, z tej strony by zaszedł. Bo ja tę stronę alejką idę, a to była awaria wody. Tak jak tutaj widać, jest troszkę gęściej i szukamy. No. Przyszczepia się bardzo, znaczy pobiera się bardzo szybko te włosy. O, tak o, aby podważyć. 2-3 nawet czasami. Szuka się takich zagęstniałych, na przykład tutaj. Wiecie, to też by nic z tego nie wyszło. To by były cienkie. A tak, o, cyk. O, już. Wiecie, tak jak mówię, tak jak na przykład jabłka w sadzie. To nie sztuka, że na przykład jabłek jest dużo, ale te jabłuszka są przecież drobniejsze i przez to chyba specjalnie się zrywa takie, wybiera się takie lepsze. I to samo tutaj w rozsadniku, tylko wiecie, ja nigdy tyle czasu nie poświęcałem, to co teraz. Bo zawsze tej rozsady było. O, o, mam tutaj zielone ładu kogoś, inspektora. Aktywistę. No i tutaj o tak opobieram sobie. Tylko na razie tutaj z brzegu, bo tutaj z brzegu zawsze, wiecie, jak się sieje, to tam nie ma co pobierać. No widzę tak, co na moje oko, może jest mały, może ludzie mają większego, większe mają, ale co widzę, że jest zdrowy. Jak jest zdrowy, także on urośnie spokojnie, czy on tam będzie, aby było ciepło, teraz gdzieś nadają chyba bardzo dobrą pogodę, czyli koło 20 stopni, także on tu ziemię zakrywa, on już nie podsechnie, ja już mu nie dopuszczę, żeby... Po prostu podsych. Ziemia też nie jest w tym roku, nie wiem czy zauważyliście, taka mocno, tak jak w tamtym roku, jak sobie obejrzycie, jak w tamtym roku było, tu była nawet czerwona ziemia. Pobrać można dużo tego do przyszczepu, także tu jednemu włos się polepszy. O, patrzcie, taka kępka, podważa się, wyciąga się. No bardzo mi się daje, że już dość, wiecie, ja późno siałem w tym roku, 25 tutaj. Uważam, no tutaj z tej rozsady jestem zadowolony, z tej tradycyjnej. Widzę, że mi nie mam żadnych braków, nikt mnie tutaj nie wymiera, nikt mnie tutaj nie wygniwa. O, to jest taka polityka. No a tam widzę to wszystko gdzieś czeźnie, coś tam. Jedni stosują takie nawozy, drudzy mówią, żeby nie stosować na początku nawozów, tylko później w fazie krzyżyka. Nie wiem już, kurde, sam nie wiem. Także my tu jeszcze będzie pewno, jeszcze z kilka lat będziemy sadzić dwoma sadzarkami, jedną i drugą, no. Bo to nie jest taka prosta. Tutaj ma takie troszeczkę łódeczki, ale te łódeczki są z tego względu, że jest zimno. O, wtedy łódeczki się takie robią. To nie jest ani... No, jest aktywista następny. No. Ostatnie pokolenie. To też jest strasznie słabo, nie wiem. Bardzo mała, nie wiem dlaczego. Głupi się robię. Jest, nie ginie, ale jest bardzo mały. Nie wiem. Budzik. Nieś to. No witam, właśnie randkowałem swoją żoną. O, widzisz, o, pierdol dostanę. Słuchaj, jak tam widzę, rozsadnik masz dobry chyba, tak? Powiem ci, u mnie nie wiem, coś się kurwa dzieje. Ale co, ty źle robisz? Weź jakieś siedzenie. Nic nie gadał, no co, no że mu w miarę jest, o. To też trzeba, patrz, zobacz jak to się robi, patrz, tak? Taki cyk i tutaj się... A czemu to tak na boku jest? Zobacz jak ja to robię. Jak profesjonalista. Do wszystkiego trzeba podejść z profesjonalizmem. Patrz. Weź jak się pierdzielił. Ja nie. To nie pierdzielenie jest, tylko patrz. Cyk, środeczek. O, tu trzeba dziureczkę zrobić pierwsze, a nie tak od razu pchać w to błotko. Ale co gadał? No, że mu jakoś tam rośnie, no. Nie ma takich wypadów jak tutaj jest. No, co powiedział? No. Jakoś tam rośnie? No, że rośnie, no. Że rośnie i nie ma... Nie musi pikować? Nie musi pikować, tak. No, jak tam coś napikuje, bo to zawsze... Przecież ziarenko też nie jest takie, że każde ziarenko schodzi. Tam jakiś tam procent nie schodzi. Tam jest nawet przecież napisane na paszce, że nie wiem, jest 98% schodów czy coś na każdej paszce. I to samo, no. Biorę się za przeprowadzenie badań. Jedynie to mi uszczęśliwia. To ty, tato, masz? Nic, rękawiczki. No. Rękawiczki. Tato, jakie twój kolega pH wody ma? 6 coś? 6,2. No to niskie. No wiesz, może możemy na darmo to tutaj sadzić. Jak wezmę się w kurze, wezmę kurwa widły, porobię dziury, spuszczę tę wodę i się skończy, naprawdę. Bo już mnie zaczyna. Ale to wkurzyć. Ale skoro sadzarki kupiłeś? No to sadzarka poczeka na długi rok. Jeszcze raz podejmę próbę. Bo już taki zapasów już nie, na długi rok. No może na długi rok już tytoniu nie będzie. No. A sprzedam. Ona jest bardzo sławna. Tak, sławna sadzarka, dobrze. No pewnie. A powiem ci co, do warzyw, jakby ktoś chciał kupić, nie ma problemu. Ja wystarczy mi... Widzę, że poziom wody spadł tutaj o jakieś 2-3 centymetry już. To co, dolać?
Poczekajmy na pompę. Będzie pompa jutro, kupiłem. pH wody 6,9. 7,0. No co będzie mi tu patrzył? Si mu niedobrze zrobiło? Dobrze. pH takie, a jaki jest EC? No może ty źle mierzysz? EC 1,0. Ten zakwaszacz mam. To trzeba było wymieszać czymś. Jutro pompę będę miał, to będziemy mieszać. No może dzisiaj trzeba było mieszać. Ojejciu, tak wszyscy, też mi się lepiej tam to podoba. Ale sadzić, widzisz jaki problem jest z sadzeniem. Problem jest z tym, z rwaniem. Bierzesz o i jedziesz i zobacz, patrz jaka sadzarka jest. Zobacz jak elegancko się ten. Wezmę się w kurze. Daj, spuszczysz? Spuścimy z jednego wodę. No patrz, tu mamy tak. Tu wszędzie jest 7. Może ten zakwaszacz wziąć i wlać jeszcze. No pewnie, że trzeba wlać. No to ja idę po niego. On jest zdrowy, a może przez ten zakwaszacz, kurde, to się dingsy dzieje. Tu jeszcze patrzę. Normalnie jakaś choroba grzybowa i tyle, no. Czy może naprawdę trzeba wziąć było pewikuru dać do tego, do korzeni? Nie podlewać. Ale korzeń, no dobrze, to tylko z góry był jakiś chory. No. No właśnie, coś jest nie tak. No coś jest nie tak. W fazie krzyżyka... A drugi, pak łódkę zrobiłam. No to może zimno, wiesz, to już łódka. Ty nie patrz na, bo tam też dużo łódek jest tradycyjnym. Ale to jest tak za zimno. Stanęliśmy na pikowaniu. pH wody 7,1. No to weź to rozrób, bo to już nie mogę, pan. Tak, mam ci tam... Nie wiem, ja bym jeszcze tam... Ten mówił, że 55 ml daje na 1000 litrów do basenu. Ale co 5 ml czego? Prawikuru? No. Tego odkażacza? To jest ta grzyba, tak? No. Napisz do tego może tego swojego informatora. Mój informator, doradca, podlewał prawikurem. No i widzisz. 10 ml na konewkę. Na 10 litrów. Tak jak ty to zrobił. Dobrze, idę po ten płyn. Idę wezmę moje rękawiczki. Co deskę te wstawić? Nie mam rękawic. Wiesz. Ja bez rękawic nie mogę pracować. Dupę podeczę sobie później z rękawicami. Ja zawsze tak robię. I już myślałem, że puszczę ten fragment i jednak nie puszczę. Idź na tę swoją stronę, a ja pójdę na drugą. Nie, nie. Daj mi troszeczkę swoich rękawiczki. Zostaw to. Na tym stole nie ma nic miejsca, przecież twoje pierdołki. To musi być plac, miejsce. Często ty do mnie dzwoni. A gdzie moja butla? Czegoś mi butlę zabrała? Proszę mi ją oddać. To jest mój środek, który obniża pH. Taki zostanie polecony przez mojego informatora. Trzeba go wybełtać wcześniej. On jest taki fajny niebieski, ja go jeszcze nie pokazywałem jak stosowałem, bo raz stosowałem do każdego basenu. Ile go się dawało? 100-200 ml na 100 litrów cieczy użytkowej. Czyli to trzeba pół litra wlać, żeby obniżyć się o jeden cały stopień pH. Według mnie to za dużo, będę dało 250. Taki mierniczek mam. Jeszcze mam jakiegoś tam ptaka tu. Nie mam pompy wody będzie jutro. Więc nie wymieszam tego jakoś sensownie. 250 ml płynu Jugola. Chcesz się napić? Nie dobija już mnie, kurde. Dobrze, eksperymentujemy, żebyście wy nie popełniali tych naszych błędów. No i ogólnie to się powinno mieszać. To powinno być w ruchu. Tak producent... No to daj tego kija. Biorę mojego kija, będę mieszał. No, węża. Sposób prymitywny. No, to jakieś czeska. Delikatnie. A patrz, już korzonki puszcza. Widziałem. To widać, lubi to. Najlepiej patrzmy. No i to tak będzie pływać wszystko, tak kurczę. Oj, pompa woda z dwóch stron, zrobić obieg wody i byłoby. Ale to już jutro. Dwie pompy kupiłem w sumie, jedną muszę zwrócić. A czego dwie pompy? Bo jedną kupiłem na zasilanie sieciowe, druga jest na akumulator. To może ty za dużo dajesz? Bo wody już troszkę pewno było. Tato, ja tu mogę dać śmiało na pół litra, na 500 litrów. Tu jest ile? 400 niech będzie. Czyli mogę dać śmiało 400 ml tego... Idę do moich rękawiczek. No nie dogadasz się z nim, no. Pies mi dupę litą. Ojejku. Ile to jest braków? Czekaj. 3, 4, 5, 6... No 1/4 nie ma. Minimum. Ile brakuje? 1/4? No to 1/4 nie ma. No i dobrze, kurwa i niech nie będzie. Dobrze, to jakieś wnioski? Wnioski są takie, czy warto iść na hydroponikę na całość? Skąd byś wziął na... Z tradycyjnego rozsadnika przechodzić, od razu. To byś mnie musiał w szpitalu odwiedzać. Skąd byś miał na pikówki? No, skąd miał na pikówki? Nie, powiem ci, że już się pikówki niedługo zaraz kończą. Ja pójdę do sąsiada. No i co? Widzisz? Może cię ktoś poratuje rozsadą. Oj, słuchaj, jeżdżenie po rozsadę, kurde, wiesz jak to jest. Czasem trzeba.
Jak jest przymrozek, ludzie jeżdżą i szukają rozwiązań, nie ma co. To nie o to chodzi, słuchaj, nie ma najlepiej czasu. To mieć swoje, wiem, rozumiem. No, nie ma czasu na takie pierdgały, no. Czekaj, daj mi jeszcze jedną taczkę, ja se nikim tu jeszcze nie tego, ja już pójdę narwać znowu. Puszczamy to na wodę, czy nie? No jak? To szkoda, trzeba... może szkoda się marnować tutaj. Zgnije znowu. To trzeba puszczać, nie ma co. Może ty źle robisz. Weź sprawdzi pH znowu. No już patrzę pH. A może coś tam chrzanisz robotę? To nie jest wymieszane, takie mieszanie to... No to mniej więcej. No, 6,6, 6,5, 6,4. Ruszaj skóro. 6,3. No troszkę ruszaj tym wężem, tylko nie rób takiej fal, kurde, jakbyś Titanica chciał utopić, tylko no na środku już 6,3, obok ile będzie? 6,3 i wszystko gnije. 8,6, idź. Teraz będzie 8,15. Tu w rogu jest 7. Biorę się za te kolejne. Powlewam po buteleczce, nic się nikomu nie stanie. Tylko już widzę, że brakuje z 2 cm wody. Wylewam ci do każdego basenu. Ej, rób co tam chcesz. No wylewaj za co. Dziury możesz porobić, wszystko, wodę możesz wypuścić już. Żebym wiedział, żeby takie, trzeba było tak zasieść na ten, zrobić takie skrzynie na wysokości, w powietrzu i zasiać takim gęstym. Ale zobacz, nie, no na początku jakoś tak było, później zaczęło gdzieś to wszystko czerznąć. No. Naprawdę, nie będzie na całości, żeby to pokontrolować, nie będzie. Czy to te puszczać ci? Bo te są już zrobione. No to trzeba puszczać te, nie mieszaj. No to jest ta tacka, to jest stąd, wiesz jak to działa, no. Szkoda mi tamtego rozsadnika, jak to ma zginić. Dwa są już zrobione. Jak ci idzie? Dobrze. Miana się szybko robi, ale samo to czas. Szkoda rozsady. Nie wiadomo co będzie. Ile dzieci? Dwa beseny chociaż? Jeden zrobię. Jeden dzisiaj. Wiesz co, ja naprawdę szkoda mi rozsady. Jak mam tak być, to ja tam pierdzielę. Ja się nie muszę lansować sadzarką. 10 na start było, a teraz mamy 8. 2 cm wody przez miesiąc tu było. No tu jest troszkę więcej. Nie, też 8. 8 cm jest. Ja tak widzę, że to chyba na całości nie wystarczy, żeby to wszystkie te 6 basenów ponasadzać, wiesz. Jeszcze tam zostały. Tak wszyscy mówią, nie trzeba nic sprawdzać, nie trzeba nic robić, samo wszystko rośnie. No jak widać, są wyjątki. No może przez to, że Gucia zdech. Wiecie, to zaraz 7 lat nieszczęścia, kurde. Kota nie ma. Myszy rajcują. Też tak myślisz, prawda, panie redaktorze? Przez to wszystko przez Gucia. Widzisz, tak to jest. Każdy myśli, że w rolnictwie tak fajnie. Wszystko się, człowiek musi uśmiechać tego. Nie zawsze tak jest, nie zawsze są. No i to tak, pewnie zawsze mnie to tak, ja miałem pewne zawsze obawy. Zresztą słyszeliście w tamtym roku, jak ja mówiłem. A ja se tartak przygotowałem, mój prywatny. Miałem dzisiaj. Wiem, ale naszykowałem sobie wszystko pięknie, ładnie. O, patrzcie. No co, ostatnie słowa? Idę się zaraz napić do następnego.